Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha. Cześć, tu Ezodres i Alchemia. Dzień dobry. Dzisiaj temat bogów, właściwie dwóch bogów, Wisznu i Krishna. Alchemia jest trochę ubrana tematycznie w stronę Indii, ale nie do końca, bo to jest akurat Kali. I akurat ten temat przyszedł, bo ktoś tam się pytał i stwierdziliśmy, że możemy o tym nagrać, czemu nie? Bo już nagrywaliśmy o tych, o Jezusach i jakichś innych, ale w sumie o konkretnych bogach jeszcze nie. A więc tutaj Wisznu i Krishna to są takie jakby, już nawet w samej hinduizmie to jest jakby ten sam Bóg, tylko w innym jakby, w innej odsłonie. Krishna jest jakby tym przedstawicielem tutaj w ludzkim ciele, choć to nie było ludzkie ciało, tylko takie super ciało, i Wisznu tam z tych rejonów. No i tak jakby też ogólnie powiedzieć o czym są bogowie ci przedstawiani w różnych religiach tutaj na ziemi, czym oni tak naprawdę są. No to są przeważnie faktycznie jakieś energie, ale to nie są, to nie jest źródło, to są jakieś niższe instancje i też mające połączenia z różnie energetycznie, niekoniecznie źródłowo w ogóle. I ci bogowie na ziemię są przeważnie dani ludziom po to, żeby, no i tak ogólnie, że niby, żeby ludzie mogli sobie wzrastać w jakiś tam sposób, bo są na tyle głupi, że trzeba im dać jakieś takie namiastki czegoś, żeby za czymś mogli podążać, wzorować się albo się bać. Zależy jaki poziom, czym ci ludzie byli głupsi, tym ten Bóg też był głupszy. Czyli jak byli bardzo tępi, no to jedynie strachem można ich było zagonić, czyli był tam ten Bóg groźny z Biblii, który tam wszystko rozwalał i coś robił, no to wtedy taki był Bóg na przykład. A jak były inne czasy, inne miejsce, to jakiś inny Bóg. I Ireją. Tak, no i ci bogowie, przez kogo też byli tutaj dawani? Przeważnie z wyższych rejonów energetycznych. Generalnie była potrzeba podać z jakichś wysokich tam rejonów i potem byli jacyś tam pośrednicy, którzy to wdrażali. I albo też wysokie energie. To nie tak trochę. No to no właśnie, no to to no. Mów. No czekaj, może przejdę do tego no. Wisznu i tego Kriszny. Albo ty przejdź do nich. Skoryguj to, co ja powiedziałam, co się zamotałem. No bo też, tak. Bo ty tak wszystkich zakategoryzowałaś od razu, że wszyscy są jakby z fałszywego światła. No ja tak niekoniecznie tak mówię, bo też mogę to nie być... tak. Jeżeli mówimy o bogach typu Wisznu i Krishna tutaj konkretnych, takie padło pytanie, to może to wytłumaczę tak, że energia Wisznu jest źródłowa. To znaczy w sensie takim, że żeby tutaj zostać Bogiem na poziomach na przykład ziemskich, schodzi energia wysoka załadowaną taką aplikacją, że tak powiem, też filozofii i dużej ilości nauk o kosmicznych, o wszechświecie, bardzo to jest bardzo duży jakby zasób informacji, czyli ta energia jest bardzo wysoka. Natomiast schodząc na przykład na pułap ziemski, nawiązuje relacje na przykład z energiami lucyferycznymi.
Są to konotacje, które wynikają częściowo z przejęcia na przykład kontroli na Ziemi przez taką energię, w związku z czym ten Bóg schodzi już jakby w takiej też energetyce. W związku z czym tak to jest poukładane, żeby następne poziomy odkrywania czy budzenia się w tym danej, na przykład danej religii, wynikało z poziomów odkrywania poszczególnych poziomów złudzenia. W związku z czym jest to energia, która, no jak dla mnie, jest to taka energia. Ona ma uczyć. Ja tutaj nie wchodzę w poziom na przykład oceny, czy to jest dobre, czy to jest złe. Na pułapach ziemskich mamy mnóstwo różnej wysokości istot o różnym rozwoju, więc one mają za zadanie się szkolić na tym, na tych materiałach, że tak powiem, danych. Dlatego ta energia jest utożsamiana z Bogiem, tak zwanym tym, ale też niższym, czyli tutaj osiągamy pułap Boga niższego, czyli poziomów lucyferycznych, po czym schodzimy właśnie do odkrycia tego, że wow, że to może być na przykład łuda, że tutaj nie o to chodzi, że ten Wisznu to tak nie za bardzo, że może być, jedni w to wierzą, dalej coś tam jeszcze odkrywają, czyli to są jakby poziomy odkrywania. To tak samo możemy też robić z Chrystusem, Jezusem, czy z innymi bogami, czy z Buddą, czy potem jeszcze z Kriszną. Wszyscy bogowie praktycznie, którzy są na pułapach ziemskich, są od jakichś tam cywilizacji również. To są personifikacje, które ludność malowała, rysowała, modliła się do nich i robiła bardzo dużo rzeczy, żeby na przykład osiągnąć łaskawość tych bogów lub naukę, lub cokolwiek innego. W ogóle ludzkość ma coś takiego, taki program wgrany, żeby podążać za kimś. No, to prawda. I tutaj, jeżeli sobie znajdziemy jakiegoś Boga, no to możemy za nim iść i coś robić. Samodzielny człowiek, gdzie jest już w źródle i cały czas idzie źródłem, czasami mu jest ciężko na samym początku pójść drogą właśnie samorealizacji i też jakby takiego wyzwolenia i wolności, bo nagle się okazuje, że ma bardzo dużo wolnego, po prostu wolnej przestrzeni, nie ma tutaj za bardzo odniesienia. Jest dużo łatwiej iść gotowym systemem, zostać Krisznowcem, trzeba robić odpowiednie praktyki, czasem się trzeba jakoś ubrać, jakoś jeść, albo zostać buddystą, albo zostać katolikiem, wtedy co niedzielę chodzimy do kościoła, święta to coś. Mamy gotowy jakby zestaw zachowania i tego, jak mamy postępować, społecznego i tak dalej. A kiedy to wszystko jakby odrzucimy, wyjdziemy poza to, nagle może się okazać, że nie wiemy, co mamy dalej robić, nie? No, tak większość ludzi posiada. Być może ma taką jakby, to znaczy, no, człowiek, który nie ma zajęcia, musi się, czy człowiek powinien się czymś interesować, musi mieć pewnego rodzaju, czy tam pasję, czy zajęcie, czy cokolwiek, bo to też jest efekt jakby szkolenia tutaj na Ziemi. To też nie jest tak do końca bez sensu. Natomiast problemem jest to, że ktoś na przykład, jeżeli, no, ja dostaję takie pytanie, kim jest Wisznu, albo co to za energia i tak dalej. Ja w ogóle w swoim życiu spotkałam bardzo wysokie energie, właśnie też jakby manifestacje tych energii również na Ziemi.
I są to naprawdę osoby o potężnej energetyce, potrafią naprawdę bardzo dużo wyemanować i też przetransformować i też przejawić. I rzeczywiście są to energetyki tutaj teraz też na Ziemi. Jakiś czas temu skończyła się Kali Yuga, czyli jeszcze jedno bóstwo indyjskie, Kali, gdzie to też na przykład możemy bardzo dużo powiedzieć o tej czy tej epoce, jak to też wyglądało, jak to też nakładane zostało na Ziemię, dlaczego była tak bardzo niszcząca, jak to wygląda w ogóle w energii ogólnie i też na Ziemi, dlaczego całe Indie tak bardzo też tam jest taki kocioł tych wszystkich religii, tych wierzeń, tego wszystkiego naćkane i ci Hindusi wszystko to biorą i też każdy sobie dobiera odpowiednią religię. Bo tam po prostu się też rodzą najniższe energie na Ziemi. Tam Hindusi są najniższą jakby warstwą i w łańcuchach DNA i są zbieraniną różnych najniższych energii po prostu jakby na całym tutaj, też w całym kosmosie wręcz. Więc oni muszą też przerabiać te wszystkie rzeczy. Dlatego tam jest tyle tych bogów, bóstw i tak dalej. To oczywiście będzie ulegać transformacji, bo to też nie może w nieskończoność trwać. To będą też słabnąć też te energie tych bóstw, bo teraz do głosu przeszła energia Saturnowa, już nie lucyferyczna, to też będzie w transformacji po prostu też widoczne na przykład w kościele katolickim, który też będzie upadać. Lub transformować, lub przejdziemy w jakąś, ludzkość przejdzie w jakąś jedną taką religię, co mam właśnie nadzieję, że prędzej spadnie meteoryt, niż do tego dojdzie. Bo właśnie wczoraj się śmialiśmy, że żebyśmy się czasem nie zdziwili, jeżeli za 2 lata nagle się okaże, że ci sami ludzie, którzy chodzili do kościoła i wierzyli w to, co wierzyli tam przez ostatnie 100 lat, czy tam więcej, nagle zaczną wierzyć w całkiem coś innego, bo zostanie im coś podane całkiem inaczej, nie? To w ogóle jest, się zaczyna chyba dziać, bo są jakieś różne rzeczy tam się dzieją. No, także mamy... Więc my nawet nie do końca nawet wiemy, co się dzieje, bo jakby nie chodzimy do kościoła, nie słyszymy, co tam z ambon leci, ale tam po prostu prawdopodobnie jakieś przygotowanie na zmianę jest już. No, na nowy porządek świata. My tutaj cały czas jesteśmy, mówię, we zmianach, więc jeżeli mieszkamy wśród satanistów, bo tak naprawdę mieszkamy na wsi wśród satanistów, w tej chwili, więc to też bardzo niebezpieczne towarzystwo, które nawet nie wie, w co wierzy. Więc no, problem jest duży, tak naprawdę. Oczywiście jak weszły nowe kody pewnych też i jak mówiłam tam chyba w grudniu, czy kody też religii, pewnych energii, to też w rozwoju jakby i daniu ludzkości pewnego obszaru działania już wolnej woli, to może mieć różny skutek po prostu, więc ci ludzie są po prostu też odpowiedzialni za to, w co wierzą. To jest taki ogólny jakby wywód na to, jak to wygląda, powiedzmy, taka ocena bez wdawania się, czy to jest dobre, czy to jest złe. Jeżeli chodzi w ogóle o energię bogów starych, bo to są starzy bogowie, oni już jakby też będą odchodzić w zapomnienie lub też wyzerowanie też tego. Starzy bogowie, ale też nie najstarsi. Nie? Mhm. Właściwie najmłodsi z tych starych. Też warto zaznaczyć, że według mnie właśnie te energie starych bogów, właśnie jeżeli mówimy tutaj o Wisznu,
Krishnie, Shiwie, Kali i paru jeszcze innych, czy nawet sumeryjskich bogach, to są energie bardzo, jeżeli mówimy o energiach zejściowych, to są pierwotne energie zejściowe. One mają też za zadanie przyjmować, jeżeli przychodzą na świat dany, przyjąć pewnego rodzaju na siebie też właśnie tą warstwę jakby tak zwanego Boga i też uczyć tych, którzy tutaj są. Więc to też jest przepryzmatowanie przez właśnie te energie, które rządzą w danym rejonie, na przykład kosmosu, i co ma się wtedy wydarzyć, bo to jest bardzo mocno powiązane na przykład z tym, co się dzieje w danym czasie, a tutaj mówimy o wstecznym czasie, czyli było to bardzo, bardzo dawno temu. I to wszystko po prostu funkcjonuje jeszcze do dzisiaj na jakichś tam resztkach. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie energetyki same tych istot duchowych, czyli substancja duchowa jest tutaj naprawdę bardzo wysoka, to one też przychodzą z pełnym, mówiłam już wcześniej, pakietem informacji, filozofii, pewnych rzeczy, które są podawane w różnych jakby warstwach też. To są różne poziomy. Tak. Także to jest jakby coś takiego, co udało nam się dzisiaj nakręcić. Tak. Z tych różnych bogów, czyli takich uczących energii na Ziemi, bywają też takie czyste, bo tutaj one nas coś uczą, ale one nie są jakby, korzystnie się jest uwolnić od nich, nie? Bo jeżeli to wchodzimy w pewien rodzaj podpięcia i my jesteśmy tak jakby w tej energii już. I też możemy mieć jakieś tam efekty, jakieś olśnienia i tak dalej, ale to one będą pryzmatowane zawsze przez to, przez te energie. One tak naprawdę nie pozwalają się wyzwolić, bo one mają jakby pomóc rozwijać się w jakimś zakresie, ale nie pozwalają się wyzwolić. Tylko tym, którzy się zorientują, że kurczę, trzeba od tego odejść całkiem, nie? Kilka energii jest takich z tych boskich, które jakby są czyste, a właściwie trudno je nazwać też boskimi, ale to kiedyś może nakręcimy o tym. Trzeba by ich zebrać do kupy, czy ich jest dużo więcej, czy mniej. No. Tak. Także... Także mamy dzisiaj piękną pogodę i w ogóle... I ma być wichura jutro. I ma być wichura, więc... Mieliśmy problem oczywiście z nagraniem. Jak zwykle. Oj tam, no, już siedzimy i już, tak. Już jest po jednym odcinku, więc tak. Chyba tak, nie jest źle. No, wiosna jest, pełno biedronek u nas w domu. Tak. Kto ma ochotę, niech wrzuca na zrzutkę pod... Co my tam jeszcze? I bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas oglądają, oczywiście, no i zadają pytania. Ostatnio było dużo pytań o sny i w ogóle, także odcinek o snach chyba był. A, w ogóle udostępniajcie te odcinki, bo ja mam wrażenie, szczególnie te ostatnie są dosyć takie dobre. Powinny mieć więcej wyświetleń, według mnie. No. A nie mają. Bo ty zawsze patrzysz z boskich perspektyw, wiesz. Czyli więcej. Liczenie po prostu w takie, że powinno być lepiej. Nie? Tak. Jest wspaniale, jest wspaniale. To cześć. Do widzenia, dziękujemy. Idź po górze do pieca.